Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku naszego wyzwania. Na wstępie wyjaśnię, że komentarz ten jest dograny, gdyż nie byłabym sobą, gdybym czegoś nie schrzaniła. I wypiął się mikrofon. Zauważyłam dopiero po półtorej minuty. Więc po prostu, a w sumie nic się nie wydarzyło takiego. Lecimy. Za wiele się nie działo. Nie, żeby cokolwiek się działo w tym wyzwaniu, bo na razie wieje nudą. Po prostu nasz bohater został wyspany, wysikany. I zaprzęgnięty do roboty. I niestety dostaliśmy zaproszenie od Lili Feng, która prawdopodobnie będzie naszą najlepszą przyjaciółką. I niestety musieliśmy przyjąć jej propozycję. Cały czas pod górkę. No, do zabawy mnie zaprosiłaś, to mi teraz funduj drinka. Ty się możesz... A, strzelnąć. No i? No to ci impreza, przyszłaś! Okej, czyli to jest impreza, to jest pijama party, czyli tutaj po prostu się przychodzi wyspać. Okej, może tak być. Nie ma tu jakiejś... żeby się też troszkę odświeżyć? Co, jakiś ty smutny. Dobra, umyj zęby. Umyj ręce, umyj ręce. I ona ci zajęła jedyną wolną kanapę, tak? O, nie ma. Obudź ją. Macie się bawić. No, ależ się bawicie? Co tu się dzieje w ogóle? Co tu zaszło? Skąd ty się tu wziąłeś tak szybko? Dobra, przyszedłeś na imprezę, na którą cię zaprosiła po to, żeby... żeby się wyspać. No jakoś mało to, mało to było. No dobra, bawcie się. Może zabawić się też przyda. Tak, tańczę pod schodami, bo jestem niewyściwo ubrany. Właściwie to chciałam zrobić w takim wyzwaniu, żeby on nie mógł iść do klubu, bo nie miał ubrania porządnego. Ale patrząc na tych, to większość to wygląda, jakby się ubierali, no. Na tyle ubierali się, co po prostu by wpadli do kontenera z ubraniami dla ubogich i wyszli. Nie patrząc, co na siebie zakładają. Dobrze. Chodź, już potańczowałeś? No miałeś to towarzystwo, miałeś tańczyć razem, no co? No. Z nią rozmawiaj. Plotkuj, cokolwiek, kurczę. Kurczę o karierę? On może naprawić złe relacje? No dobra, zróbmy coś takiego. No serio, to myślę, że to jest fajnie, co są. Ty uczestniczysz w tej rozmowie, bo mam wrażenie, że nie. O, jednak to. Dobra! Nie, to nie! Idę sobie. Nikogo nie będę tutaj. O, chodź, porozmawiasz z barmanem. Przyjazne pytanie. No, gdzie ty jesteś? Ocek. Szybciej może trochę. Poprosi ją... O nie, tak się robi. Samo jedzenie. Ktoś poprosi o buf. Ciekawe, ile to daje... głodu, znaczy się... cytości. Pelzohin. Pecel, miska, olinek.
No jak to zjesz, to po prostu... I co? Aha. To ja zamówiłam dla wszystkich. Mogę być precelka. Dobra. Złobej Pinela. Zaraz mi się skończy ten... to wydarzenie. Szamaj, szamaj. O matko. Długoważne, fajnie. Będę miała na potem. W sumie ja sobie wszystkie skitram. Nie mogę? No nie mogę. Patrz, jakie chamstwo. Zapakuj na wynos. Gdzie ty? Gdzie, aha. Okej. Nie oddam, zapłaciłam za nie. Zabieram. Resztę sobie zjedzcie, bo więcej tak nie zjem. Trzecia w nocy, ty po tym, po imprezach. Ja nie ogarniam cię. Poderwać kogoś w głowę? No. Kogo by tu mogła poderwać? Ona miała być przyjaciółką, tak sobie pierwsza się w sumie nawinęła, a ty? Ciebie mogę poderwać? Mogę cię wyrwać? Gdzie to będzie? A może jakiegoś faceta? Czy jakiś Don Pedro? Wanda, wiem, że już ćwiczysz przed dzisiejszą nocą, ale mógłbyś... Dawaj! Pokaż się. No to jest fajne. Ale wolałbym czarnego. Znaczy ciemne włosy, żebym miał. Ty kim jesteś? Ale tego też można by kurczę zapoznać, żeby go mieć znajomych. I tam. Zresztą dokładnie. Dobrze się czujesz tutaj, kurczę. To jest zwierzę normalnie. Poczęto się bułeczką. Bardzo szybko. Poczęto się bułeczką. No. Jak to z mojego... Ej, no, gdzie żeś poszedł, no? Ej, no wróć tu! Pytań, no, dzień. O, poznaj. Nie chciałam go poznać. Który to jest? Tuka? No, Wilkes a Thorf? Poznaj go bardziej. Gdzie on jest? Nie rozumiem, gdzie on się tu? O, on jest Ronaty. O, Cardul! Rabla, Payson Quofi. Ben Faher, Tim Fitness. Okej, wybawiony jesteś. Stumpsy, Tisa Webbalaga. Teraz już skończyła, możemy wracać do domu. Co na naszą parcelę. O, to był wynemurk, okej. Naszą parcelę sypialną, że tak powiem. No i biegło się spaćki. I znowu będziesz o 5 rano. O której to się wraca? 6 rano wraca do domu. No, musisz się wyspać. Ale jesteś najedzony, zabawiony. Że się pieniądzów nie mamy żadnych. Okej, okay, jak już się ogarniesz, wyśpisz w sensie. To gdzieś... Nie! Ty nie, ciebie nie znam, ciebie nie lubię. To musi być od naszego przyjaciela. Czyli muszę najpierw mieć przyjaciela, żeby na wszystko się zgadzać. On nie może tak funkcjonować, żeby... Nic mi to nie zrobiła, tylko po tych imprezach latała. A szczerze mówiąc, tak swoją drogą, to naprawdę twórcy Sims uważają, że z tego składa się życie ciągłego balowania. No chyba nie bardzo. Bo co rusz to dodatek o imprezach, albo ciągle jakieś festyny, nie festyny. A może tak jakiś mały dodatek o rodzinie? Czy wiesz, wydali coś, ale z wielkim bólem.
I też to jest niedopracowane, ale czego tu oczekiwać? No, wysypiaj się szybciej. Śpij szybciej. Dobra, chyba ci wystarczy, nie? Bym jeszcze chciała coś pomalować, żebyś popatrzył w mury. Dobra, to chyba to. To już odpuszczę. Kop, kop, kop. I... tutaj żabki poszukamy. Żabkie. Gdzieś miał wtedy niesmaka do żabki. I tu bym chciała żabki, ale tego nie zrobisz, bo nie. Dobra, wystarczy ci. Wstawaj, budź się. Jesteś zielony. Możesz działać. Dawaj. Dawaj, dawaj. Co ty chcesz od niej? Porozmawiaj. No to ciągle przychodzi, nie? Chcę ci pobiegać. Gdzie się... gdzie... moment, wróć. Gdzie ty jesteś? I to będzie straszne, nie? O matko, ola boga. Oj, 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 jak, jakie to bobliwe. To zrobimy tak, to są. Tylko mi tu nie puść. Czego nie powinnaś mi puszczać? Idź, siusiu. Nie tam! Tam to w ogóle umrzesz, jak tam wyjdziesz. Tu jest taki ładny klopek. Czemu ty cały czas tam chcesz chodzić, no? I co tam w sumie złowiłeś za żabę? Za pojątki. Nic ciekawego. Ten sam się... to samo powstaje. Okej, to możesz otworzyć i to możesz mi zrobić. A jaka nędza. Popękana. No wiesz co? Taki fail. Chodź tutaj. Taki fail failów. No chodź, chodź. Idziesz? I nie, stój! Stop! 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 Pauza! Proszę się patrzeć w chmury, się zainspirować ładnie. No tak, już nie było się gdzie położyć, nie? I teraz chciałabym... no, sprzedamy ten kopat, ojejku. Nie bardzo. I klasyczny obraz kurczę, no mały będę musiała, bo nie będzie stać. Tak mi nie będzie stać na kopię kurczę. No dobra, idziemy. O. Teraz to zostawiam jedzonko. Aha, bułki się zepsuły. Miało być 8 godzin. Gra nie umie liczyć. No. Iu, jak to strasznie wygląda. Wiesz, weź sobie porcję, bo ktoś zostawił. Tak, no, żałuję. Gdzie ty jesteś? Znowu to samo, jesteś monotematyczny. Jak ja rozróżnię? Będzie arbuz 2. Chedjarnu! I nazwa. To jest czwarty chyba nasz obraz, tak? Czwarty? Moment. Chwila, nie. Wróć. A nie, tak, bo tam są kopie, tak? Dobra, czwarty nasz obraz. Nazwa. Ojejku. Tak będzie. Albo 2. Nie muszę coś zrobić. Wiesz co? I znów zmęczony. O ludzie.
Nie śpi, jedz, bo ci się zepsuje. Lampa skarbu. Lampa skarbu jest wart 80. To jest chyba lepiej to sprzedać. I teraz to chyba stać będzie. Tylko muszę to postawić na sztaluce, nie? No. Słusz kopię. I teraz, tylko że ja chyba nie mogę teraz zmienić nazwy. Albo dwa. A nie, teraz tak. To jest kopia? Czy to jest te trzy? To pięć. To jest bez sensu. Kopia ma... Aha. No to niestety, ale będzie sprzedawała po prostu ten droższy, bo z tego co widzę... Czemu mi tam... A, bo ja nic nie napisałam chyba. A! Dobra, rozproszyłam się i tyle z tego. Co ty chcesz tworzyć? Nie masz za co tworzyć. Przestań tu pajacować i spać. Rano pójdziemy na ten. Spróbujemy sprzedać. I tym razem nie zrobimy tego fejla. Kurczę, no co jest z jakimiś wydarzeniami? Czekam na jakiś plitark, kurczę. Ach, susu! No śmierdzisz, chodzisz i śmierdzisz. Dobrze. No już. I śmierdzi gdzie indziej, co? Śpi. Ale czemu ja nie mogłam tam ustawić? Moment. Można rozmnożyć. Jeszcze poczekam, może tą stąd. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Wieku, nie pajacuj. O, jak ładnie jesteś już. W sumie w miarę ten gest może. Teraz się wybierzemy, tam w sumie ten świat żyje cały czas, jak można to nazwać życiem. No, to co robimy? Idziemy jeszcze spróbować sprzedać. Musimy też zarobić trochę tej kasy dzisiaj, fajnie tu. No. O, ta ma romantyczną relację trochę, bo ją tam gadką na podryw wyrwał, czyli udało ci się jednak. Pięknie. Okej. Okay. I teraz tak. Będziemy sprzedawać, mówię, te droższe, czyli tak. 04 arbus. 3, czyli to będzie to. I ten, to jest kopie. Tego nie mogę. I tutaj chyba mogę sprzedać jeszcze. 76. Czyli to jest kiepska. Okej. Okay. Ja chciałam jeszcze. Jeszcze nie mogę, dobra. To jest śmieszne, bo to stoisko. Czemu nie mogę to. A musi osłonić. Ale to jest głupio zrobione. Ludzie, co w tej budzie? Pusto! Lamina? Chłabuzy pomysł. Czy tu można gdzieś przespać? O, tu można się nabombać. To chyba nie był najlepszy pomysł, nie? Ile to ma pięter, przepraszam? Aha. No dobrze. Nipa. O! O! O!
piękne obrazki. Dwa identyczne, ale jeden ma ramę. Obrazy się kupuje dla ramy, nie dla obrazu, prawda? O, ile tłumy normalnie. Tak. Ciebie znam, nie? Jego poznać. Kupili, yeah. I tyle? Gdzie żeś poladł? Posługuj! Havana! You're right, Havana! Zomba cream! Pięknie, dzisiaj sprzedajemy tylko nocą. Ludzie nie widzą, jakie te obrazy są fatalne w nocy, bo jest słabo oświetlenie, więc... Same sukcesy! A miałam jeszcze rozmnożyć te żabki. To z... nie tą, z tą o... drogą. Nie sama wyszła. Ale ta sama wychodzi. Okej, dobra, sprzedane. Przedgarzewa skończona. Tak. Nic mi nam poszło. Może byś tak spożytkował ten czas. Patrz, gwiazdy, może ci nic nie trafi. To są pierwsze sukcesy za nami. Zainspiruj się. Teraz już zamawiam jakiś duży. Albo, może pójść jakiś popart. Co? Dawaj, wstawaj. O! Fajnie. Co dalej? Oj, i tego nie zrobię. Bo nie mogę sprzedawać kolekcjonerom do galerii. Kurczę. No to będę musiała... Jak to wbije, to zmieni mu aspirację. No, maluch. W sumie bym poszła w ten pop-art. Zazwyczaj to klasyczne, jak miałam karierę jakąś malarską. To szłam. A teraz ten pop-art ma w sumie coś tam ciekawego. Finalnego takiego, to się wydaje. Kupić kuchenkę, gdzieś coś zrobić. Człowieku, nie masz domu, żeś mógł ten kuchenkę postawić. Już skończyłeś? Dobra. Nazwa. To jest obraz. Muszę sprawdzić, bo ja mam pamięć do tej rybki, naprawdę. Piąty. Dobra, idź sobie tam, zajmij się sobą. 05. Dzieci śmieć. Chciałam, żeby to mi kopię. Ile ludzi. Dobra. Ty wziąłeś kopię, czy jak to jest? Ty wziąłeś kopię, czy ja nie mogę zmienić nazwy? To jest dziwne jakieś. Normalna. Kiepska. I ta kiepska to jest kopia, nie? Czy nie? Kopa, kopi, kopi? No. Nie to. Okej, gdzie mi zniknął obraz? Gdzie mi zniknął obraz? Ale bez jaj, co się stało z tym obrazkiem? Czy ja to gdzieś postawiłam? Kurczę, czemu nie ma wsteczni? Wsteczni. O, tu jest, jest. Aha, a ja na tym jest? Też nie mogę. No dobra, no to będziemy sprzedawać tylko normalne, czyli nie kopię. Kopia jest raczej gorsza z tego, co pamiętam. Już się napodziwiałeś, to teraz obsługuj. Dobra, sprzedamy ten ostatni i kończymy. No chodź.
Jeśli nas poszukiwałeś, może kiedyś stracić. Chodzi o to, że normalnie cuda wiarki. No co gdzieś tam namawiacie? Stun Weebus. Czym ty jesteś? Fuba. Dag. Rybu Jam. Jakbym miała mody, to bym była w tej chwili pewna, że mody się popsuły i po prostu popsuło się dobór ubrań. O, dzieciaczku, kup, tak, na pewno rodzicom się spodoba ten obrazek, na pewno. Co to w ogóle jest? Nie, to się tylko coś zapewne. Z tego szkoły. Odmówił! To 300 prawie, super! Okej, możemy skończyć, nie chcę sprzedawać. Dobra, nagrodę. Możemy zjemy coś normalnego. O, tutaj też to jest. Hobie Road Shibble! A to bym nie stawiał. Mogę to zakupić? No, bo ty kupiłaś takie ceny? Splorab, Polonide, Mokosa. Weź się targuj, chodź, my się wytargujemy. Zobacz, panie, biedny, głodny człowiek. Pani? Nie obraziłeś ją! Nie będę żadnego negocjator. Poszli sobie! Jakim ty jesteś? Yoshoda Warig! Old Nagabuzz! Kalka Jaruka is fine. Tag Dad. Dag. Jest fajnie, nawet to takie. Ale masz ceny? Zomas. Tak to ja. Tak to ja. Dobra. Idziemy. No do domu, tylko na jedną parcelę. Musisz się wyspać, umyć i wyspać. I kończymy. Zastanawiam się, czy się nie wybrać na siłownię. Tam chyba są prysznice, by wziął prysznic, byłby czyściejszy. Bo już wonieje. Okej. Pusto jest, to choć szybciutko, prędziutko. O, to są już wspania. Okej, spoko. Weź prysznic. Chodź, no nie stękaj. Weź prysznic. Może tak sztuczne owoce zjemy? Można tutaj kupić jakiś energetyku? Powinien stać coś takiego. Ale co mało to daje. Wydaje mi się, że tamta tym daje więcej. Więc wybieramy się. No już do parku idziemy, coś tam zjemy. No wiesz, byś się wstydził, to dzieci oglądają. Nie ma nic, nie? Nie, musisz sam zrobić. Może hondowi. To chyba najbardziej siecące jest. Niekoniecznie najdroższe, ale. Zresztą nie możesz zrobić jednego hotdoga, tylko musi to jest 8. No, nie, szamaj. To coś taki smutny. Jest dobrze, mamy dużo kasy, znaczy dużo kasy. Poznają do początku, to jest nieźle. Oj, tu mamy jakieś żabki. Hmm.
Aha, nie robi się aż tak. Dobra. Mamy te żabki. Będziemy sobie chyba radzić bez żab. To jest kopia, dobrze. Już idziemy spać. Chcesz sobie jeszcze jednego na zapas. No to one tam nie wytrzymają. To nie szkodzi. Chcesz? Może to ci cofnie, coś innego ci skoczy. Jednak się najadłeś na fulla. Dobra, koniec. Lulu, o 16. Naprawdę prowadzisz bardzo dziwny tryb życia. Ja ciebie nie rozumiem. Co? Nie. No tak. Nie mogłeś już leżeć. Musiałeś stać, zemdleć. I to było na tyle w tym odcinku. Pa, pa. A w następnym odcinku... Ty co jesteś? Wszyscy się to... O, ha! Sztaluga zniknęła! Zwinęli mi sztalugę, nie zdążyłam... to była kradzież!